Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu HackerCAD. Nazywam się Dariusz Szymkiewicz, w firmie Hager jestem starszym ekspertem technicznym i zajmuję się oprogramowaniem. Dzisiaj trochę przewrotny tytuł naszego webinaru, HackerCADowe ABC i będzie to część pierwsza. Zaraz do tego wrócimy. W trakcie webinaru, proszę Państwa, ja Państwa nie słyszę, nie widzę i Państwo do mnie nie możecie mówić. Za to widzicie ekran, na którym będę pokazywał działanie programu i proszę również o zadawanie pytań w trakcie całego webinaru. Po zakończeniu odpowiem na te pytania i podsumujemy ewentualne wnioski czy uwagi, które Państwo w czasie webinaru przekażecie nam. Ja mam jeszcze taką prośbę, ponieważ jest to pierwsza część z dwuczęściowego webinaru odnośnie HackerCADowego ABC. W drugiej części będzie podobna forma i dlatego chciałbym uzyskać od Państwa informację, czy taka forma, jak teraz będę prowadził, jest dla Państwa odpowiednia i czy możemy, powiedzmy, coś poprawić, czy mogę coś poprawić, czy dokładnie utrzymać tą samą, jakby ten sam styl prezentacji w drugiej części. Pierwsza część będzie poświęcona pracy na schematach. Generalnie omówię schematy, omówię schemat automatyczny i manualny. Będę omawiał poszczególne funkcje programu. Nie będę pracował na projekcie, tak jak jest to w tutorialach i jak można zobaczyć w różnych innych webinarach, które już wcześniej prowadziłem. Ale ponieważ dla osób, które zaczynają pracę z HackerCADem, te początki niekiedy są trudne, postanowiłem wrócić do korzeni i w taki sposób właśnie bardziej przyjacielski pokazać, co ten HackerCAD ma, co się kryje pod tymi różnymi obrazkami, gdzie można czegoś szukać. Myślę, że materiał, który Państwo dostaniecie po zakończeniu tego webinaru, będzie też taką trochę inną formą instrukcji manualnej, z której będziecie mogli sobie skorzystać w dowolnej chwili i zobaczyć, jak dane funkcje można wykorzystać i przypomnieć sobie ich działanie. Także dzisiaj skupiamy się na schemacie, natomiast 24 maja będzie druga część poświęcona obudowie. Jak ją dobierać, jakie tam mamy funkcje, na co zwrócić uwagę, jak sobie parametryzować. Także krok po kroku przejdziemy przez konfigurację rozdzielnicy. Jak dodawać różne przedmioty, wszystko powiedzmy zrobimy w takim podobnym stylu, jak to jest, jak będzie dzisiaj ze schematami. Także już zaczynamy. Ja wyłączę kamerkę, żeby było, powiedzmy, lepszy przekaz. Natomiast nie wyciszę mikrofonu, żeby nadal nie było słychać. Także przechodzimy do udostępniania ekranu. Mam na podglądzie, że mój ekran widać, także możemy zaczynać. Proszę Państwa, w programie, jak otworzymy dany projekt, mamy różnego rodzaju moduły. Mamy moduł projekt, w którym możemy różne informacje zawierać o projekcie, możemy tutaj coś modyfikować. Możemy tutaj też strukturę projektu rozbudowywać, możemy dodawać kolejne rozdzielnice
Ja sobie już tutaj stworzyłem rozdzielnicę R1 schemat automatyczny, R2 schemat manualny. Dzisiaj na roboczo wystarczą nam te dwa schematy. Z modułu materiał nie będziemy korzystać. On ma duże właściwości, dlatego że w tym module, proszę Państwa, widać cały katalog. Widać wszystkie elementy, które są zawarte w programie HackerCAD, które możemy dodawać do listy materiałów. Nawet jeżeli czegoś nie możemy dodać do rozdzielnicy, czyli na widok elewacji, nie możemy pokazać na schemacie, to możemy te elementy dodać do zestawienia materiałów i w taki sposób po prostu korzystać już z zamówienia, czy wygenerować zamówienie i ofertę na cały materiał. Przechodzimy do tego, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, czyli schemat. Klikając na moduł schemat, pojawia nam się okno, gdzie mamy do wyboru asystenta jednokreskowego schematu i asystenta wielokreskowego schematu, czyli to są dwa moduły, gdzie asystent nam pomaga realizować schemat i ta praca jest automatyczna. Natomiast jeżeli mamy doświadczenie, jeżeli mamy schemat, który wymaga jakichś specjalnych rozwiązań i nie chcemy korzystać z podpowiedzi asystenta, możemy skorzystać ze schematu wielokreskowego manualnego. I w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania pokażę ten schemat. Ja natomiast zachęcam do korzystania z asystenta z dwóch powodów. Przede wszystkim rysuje się dużo szybciej, więc macie Państwo od razu jakby korzyść, bo tracicie mniej czasu na to. Dwa, wszystkie połączenia są zrobione dokładnie tak, jak powinny być. Wszystkie połączenia są ze sobą skorelowane. Natomiast ze schematu wielokreskowego automatycznego możemy przejść na schemat manualny. W drugą stronę tego się nie zrobi. Więc nawet jeżeli zrobimy prawie wszystko w schemacie automatycznym, to możemy sobie go, nazwijmy to, dopieścić, dorysować coś na schemacie manualnym. Jak te operacje zrobić, też Państwu pokażę i ewentualnie co zrobić, żebyśmy mogli wrócić do naszego schematu automatycznego. Także wybieramy na początek asystent wielokreskowego schematu. I pojawia nam się coś takiego. Tworzenie arkusza. Mamy tutaj różne pola opisowe. W zależności od tego, jakie nam będzie odpowiadać, możemy sobie dobrać. J ma najdłuższe pola opisowe, więc od pewnego czasu polecam tą tablicę opisową, bo długie imiona i nazwiska tutaj można łatwo wpisać. Następnie wybór obszaru obwodu. To, co będzie się znajdowało na schemacie pod naszym, na dole schematu, prawda, tam gdzie mamy opisane i możemy sobie tutaj różne elementy wybierać, również parametry elektryczne, jeżeli nam będą potrzebne. Także najczęściej, tak z mojego doświadczenia, wybiera się, powiedzmy, tabelę opisową A lub ewentualnie z etykietą przewodu lub z numerem obwodu, w zależności od naszych potrzeb. Możemy sobie dokładnie to prześledzić, jak to wygląda. Taka tabelka opisowa pojawi się pod schematem. Przechodzimy do kolejnej zakładki. Szablon nagłówka. Co chcemy na stronie tytułowej? Też mamy tutaj do wyboru. Jeżeli chcemy pusty, to możemy sobie zostawić też pusty. Tu mamy różne możliwości dopisania parametrów, także w taki sposób to
działa. I w oknie czwartym, w zakładce czwartej mamy wybór zasilania głównego. I to już jest bardzo ważny element, dlatego że dopływ pierwszy jako zasilanie podstawowe mamy do wyboru cztery rodzaje. Rozdział poza projektem często jest stosowany, powiedzmy, w instalacjach mieszkaniowych, domowych, gdzie mamy zasilanie albo z rozdzielnicy blokowej głównej, albo mamy zasilanie ze złącza kablowego przed domem. Mamy też możliwość rozdział w projekcie, jeżeli rysujemy rozdzielnicę główną i podrozdzielnicę. Czyli jeżeli do rozdzielnicy głównej, załóżmy, wchodzimy z transformatora czy ze złącza kablowego, ale w domu mamy jeszcze, powiedzmy, rozdzielnicę w garażu, mamy jeszcze jakąś rozdzielnicę od fotowoltaiki lub jakieś dodatkowe małe podrozdzielnice, nie wiem, piwnicy czy piętrowe, w zależności od wielkości budynku. Także jeżeli wybierzemy rozdział w projekcie, to program nam od razu połączy zasilania z rozdzielnicy głównej z tymi podrozdzielnicami. Także to jest też wygodne, bo nic nam nie umknie, mamy odpowiednio połączone elementy. Agregat prądotwórczy, jeżeli mamy takie zasilanie, możemy go też dać jako zasilanie rezerwowe, bo on częściej występuje jako zasilanie rezerwowe. Oczywiście możemy dać więcej zasilań niż tylko jedno, ale powiedzmy, że najczęściej jest to stosowane pojedyncze. I dla większych rozdzielnic, dla rozdzielnic głównych, mamy możliwość wyboru zasilania z transformatora. Oraz zasilanie z nieznanego źródła, które jest parametryzowane przez podanie mocy. Więc może to być różne źródło, gdzie, powiedzmy, mamy określoną moc, na przykład 30 kVA, wybór sieci i mamy tu już od razu podany prąd. Można w ten sposób również parametryzować nasze zasilania, jeżeli są inne od tych, powiedzmy, podstawowych. Wracając do naszego projektu, ponieważ dzisiaj będziemy się skupiać na czymś innym, ja wybiorę to, co jest najczęściej stosowane, czyli rozdział poza projektem, jedno zasilanie bez łącznika sprzęgłowego, bez zasilania rezerwowego, bo tutaj również możemy dodać to zasilanie rezerwowe. Natomiast w naszym przypadku dzisiaj skupiamy się tylko na ikonkach, na tych obrazkach, które tutaj będą Państwo widzieli i na tym będziemy bazować. Mamy wybrane zasilanie. W okienku piątym parametryzujemy to zasilanie. Jeżeli mamy dopływ z sieci TNS, to sprawa jest jasna. Zostajemy też przy sieci TNS. Ale jeżeli mamy sieć TNC, to mamy również do wyboru, czy na moście głównym w rozdzielnicy mamy sieć TNC, czy przechodzimy na typ TNS. W rozdzielnicach tych większych często robimy już takie właśnie przejście, że wchodzimy systemem czteroprzewodowym TNC, natomiast rozdział na tor enowy i PE następuje w rozdzielnicy i możemy coś takiego zrobić. Program nam na to pozwala. Także ja wykorzystam sieć TNS, ale trójfazową z neutralnym, bo dzisiaj jest najbardziej popularna. I proszę Państwa, musimy tutaj podać wartość prądu znamionowego rozdzielnicy. Jeżeli tego nie podamy, to okienko zakończ jest nieaktywne, przycisk zakończ jest nieaktywny i nie możemy przejść dalej. Dlatego musimy tutaj wpisać parametr prąd znamionowy rozdzielnicy i dopiero jak go wpiszemy, możemy zakończyć.
I pojawia nam się okno. Ja sobie tutaj zamknę na razie okno właściwości. Widok tabeli lub widok schematu. Mamy dwie możliwości, na czym nam się będzie lepiej pracowało. Nie powiem, co jest lepsze, bo do pewnych rzeczy wygodniej pracuje mi się na tabeli, inne rzeczy wygodniej się robi na schemacie. Będę się przełączał, po prostu pokazywał różne rzeczy na jednym i na drugim oknie, aby było wiadomo, co robić. Aby cokolwiek dodać do naszego schematu, musimy skorzystać z katalogu. I tutaj od czasu do czasu mam pytania, bo katalog nam znika. Więc dwa rozwiązania. Jest tutaj przycisk, taka pineska. Jeżeli jest w dół, to ten katalog nam się nie chowa, jest przez cały czas przypięty. Jeżeli pineskę ułożymy poziomo, to katalog nam się chowa. Mamy tu jeszcze taki trójkąt czarny. Jeżeli na niego klikniemy, to mamy do wyboru różne funkcje. Możemy schować ten katalog w prawo, na dole na przykład. On jest przypięty. Jeżeli go nie przypniemy, to nam się schował i teraz nie wiemy, gdzie on jest. Jest w takim małym okienku tutaj, prawda? Czasami zdarza się, że ktoś nie potrafi tego okienka znaleźć, więc co można wtedy zrobić? Teraz powiem, tylko sobie najpierw przypnę go w prawo. Katalog mam. Można go wywołać tutaj ikonką katalog. Albo w oknie głównym, tylko muszę zamknąć teraz ten projekt, żeby Państwu od razu pokazać pewną funkcję, która jest rzadko na szczęście, ale dosyć potrzebna. Co mianowicie nam może ułatwić znajdywanie katalogu, jeżeli nam gdzieś coś się zapodziało. W oknie głównym, tu gdzie mamy wszystkie projekty, w zakładce widok mamy wyświetlanie początkowe. Jeżeli klikniemy na tą ikonkę wyświetlanie początkowe, to takie zgrubne nasze ustawienia zostają wyzerowane i przywracamy ustawienia fabryczne. I czasami zamiast szukać tego katalogu po wszystkich oknach, łatwiej jest wejść w oknie głównym w zakładkę widok, wyświetlanie początkowe, program się zrestartuje i na pewno katalog wróci. Mam to przećwiczone wiele razy, więc dlatego też o tym mówię, że w taki sposób można ten katalog znaleźć, jeżeli nam się gdzieś ukryje. Natomiast my katalog mamy, widać go i możemy, powiedzmy, pewne rzeczy na naszym schemacie zrobić. Możemy to zrobić w różny sposób. Możemy sobie zaznaczyć pole, w które chcemy dany element, dane urządzenie zabudować, wstawić. Ponieważ jako główny najczęściej daje się rozłącznik izolacyjny, jako główny aparat wyłączający, rozłączający. Ponieważ mamy sieć TNS, dajemy czteropolowy, aby wszystkie robocze żyły mogły być wyłączone. I powiedzmy, że chcemy jeszcze zrobić coś takiego jak wstawienie lampek kontrolnych przed i za. Proszę Państwa, to kolano, takie jak tutaj widzicie, ta pętla, to dotyczy jakby głównego zasilania, a dalej już przechodzimy do pola odbioru. Jeżeli chcemy dodać na schemacie
lampki kontrolne przed rozłącznikiem, możemy to zrobić z dwóch miejsc. Albo ze schematu, wykorzystując ikonkę z tymi kolumnami i rzędami. Jeżeli jesteśmy tutaj, to możemy wstawić kolumnę. Jeżeli wstawimy kolumnę, to proszę zobaczyć, wyłącznik główny nam się przesunął, a powstało miejsce do dodania lampki sygnalizacyjnej, która nam pozwoli sygnalizować dopływ napięcia do rozdzielnicy. Teraz powiedzmy, chcemy wstawić lampkę z drugiej strony i mamy lampkę, która nam pokazuje, czy mamy napięcie za naszym aparatem głównym, za naszym wyłącznikiem, rozłącznikiem głównym. Możemy sobie w tym miejscu dodać, załóżmy, ogranicznik przepięć. Sieć TNS. I on nam się tutaj pojawi. Możemy sobie również dodać jakieś urządzenia. One nam będą potrzebne, dlatego je w tej chwili dodaję, bo no bez nich będzie trudno coś zrobić. Mamy jakieś, powiedzmy, dwa obwody takie permanentne. Damy wyłączniki różnicowo-prądowe z trzonem nadprądowym. I dalej przechodzimy do kolejnej strony, gdzie już, powiedzmy, dajemy coś bardziej pospolitego, czyli wyłącznik różnicowo-prądowy 25 amperów i za nim dodajemy wyłączniki nadprądowe. Niech to będą wyłączniki do jakichś specjalnych obwodów. I teraz jak to wygląda na schemacie? Na schemacie mamy coś takiego, mamy stronę główną, prawda? Nasze zasilanie, lampka na zasilaniu przed aparatem głównym. Za aparatem głównym również mamy lampkę, więc wiemy, kiedy jest wyłączona rozdzielnica, kiedy jest załączona, ogranicznik przepięć i dwa obwody takie permanentne. Na kolejnej stronie mamy obwód jednofazowy z wyłącznikami nadprądowymi. Teraz możemy sobie to wszystko zaznaczyć. Kopiuj i możemy wkleić. I mamy już drugą część zrobioną tak samo. Dokładnie tak samo możemy postępować na tabeli schematu. Jeżeli przykładowo tutaj damy wyłącznik różnicowo-prądowy, czteropolowy, 40 amperów, quick connect, damy wyłączniki nadprądowe trzypolowy, powiedzmy, do zasilania jakiegoś większego obwodu. Tu zaznaczymy, że chcemy dać jeszcze trzy wyłączniki mniejsze, jakieś oświetleniowe dwa. I mamy takie elementy zrobione. Jeżeli teraz zaznaczymy sobie całe to pole, również możemy kopiuj i wklej. Mamy dokładnie to samo, mamy numerację zachowaną. Te wszystkie parametry, jak chcemy, możemy dać.
Aby pokazać też kilka innych funkcji, zrobię taki obwód mniej typowy, czyli dam tutaj rozłącznik bezpiecznikowy, jednobiegunowy 1 plus N. Za nim dam wyłącznik różnicowo-prądowy i za nim dam wyłącznik nadprądowy. Dlaczego to robię? Zaraz Państwu pokażę. Mamy coś takiego w tabeli. Aby uzyskać więcej informacji później, ja wstawię parę przewodów. Muszę dodać te przewody, dlatego że, żeby było to wszystko lepiej widoczne. Przewód to jest przewód do podłączenia uziemienia przewodu ochronnego z główną szyną uziemiającą, dlatego 1 razy 10 kwadrat zgodnie z instrukcją, a następnie wchodzimy już w przewody wielobiegunowe. Możemy sobie to również przez funkcję Ctrl C, Ctrl V. I mamy już część przewodów podłączonych. Zobaczycie Państwo w dalszej części, dlaczego to jest ważne, dlaczego te przewody warto wpisywać. Jest to bardzo ważne przy obliczaniu bloku zacisków, czyli przy kolejnej ikonce, którą omówimy. Teraz mogę już pokazać ten obwód. Możemy przejść na schemat i nasz schemat wygląda w ten sposób. Możemy się przełączać strzałkami kursorów, które mamy na klawiaturze, ale mamy również tutaj ikony na naszej wstążce w zakładce dystrybucja i możemy przełączać widoki. Mamy naszą drugą stronę schematu, trzecią stronę, czwartą i piątą. I od razu przejdziemy do takiej funkcji, do ikonki odejście na górze. Pewnie mało używana funkcja, ale proszę zobaczyć, chcielibyśmy tutaj dodać jeszcze sterowanie jakieś. Załóżmy, w tym obwodzie mamy wpięte wyłącznik jakiś zmierzchowy, wyłącznik czasowy. Nie ma gdzie dodać tych styków. I po to została stworzona funkcja odejście na górze. Żeby mieć więcej miejsca na dodanie styku. I teraz, jeżeli przejdziemy do katalogu i chcielibyśmy sobie tutaj dodać jakąś aparaturę sterującą, to mamy, załóżmy, termostat jakiś. Kliknąłem teraz prawym klawiszem myszy, dlatego pojawia się możliwość wyboru symbolu samego styku. Jeżeli teraz kliknę na klawisz Escape, to ten symbol przejdzie mi do bazy danych produktu i zostaje nam na schemacie rozdziału energii, czyli na tym prądowym, nazwijmy to, sam styk. Natomiast w bazie projektu mamy termostat i jego podłączymy na arkuszu sterowania. Jak to zrobić, pokażę za chwilę. Mamy kolejny styk, jakiś zegar sterujący.
I również klikam prawym klawiszem, mam do wyboru symbol, wstawiam ten symbol i Escape'em umieszczam w bazie projektu i jeszcze damy w szereg wyłącznik zmierzchowy. I w ten sposób, proszę zobaczyć, zmieściły nam się 3 styki w tym jednym obwodzie. Także poznaliśmy dzięki temu ikonkę odejście na górze. Co jeszcze mamy do wyboru? Mamy możliwość stworzenia, załóżmy z takiego aparatu, obwód kontrolny. I jeżeli chcemy stworzyć taki obwód kontrolny, może on nam być przydatny na przykład do zasilania obwodów sterowania. Nie chcemy, żeby pojawił się na zaciskach, nie chcemy go wyprowadzać na żadne zaciski. On nam będzie służył, powiedzmy, do zasilania obwodów sterowania. Niemniej możemy też te zaciski później dodać. W jaki sposób, pokażę. Proszę Państwa, możemy też zobaczyć, jakie jest obciążenie na różnych punktach rozdzielnicy. Do tego służy ikonka dystrybucja. Jeżeli klikamy na, tutaj powiększę, CU5, takie miejsce dystrybucyjne, zobaczymy, czy rozmieszczenie faz jest równomierne. No, w naszym przypadku nie będzie równomierne, bo mamy 2 obwody jednofazowe i tej równomierności nie będzie. Możemy też zobaczyć dla całej rozdzielnicy, jak to wygląda. Czyli w naszym głównym punkcie CU1, dystrybucja, mamy taką dysproporcję. Fazę L1 mamy 85 amperów, na innych 50, na L2 i L3 52. Możemy sobie to zmienić. Wyszło nam równiej i program nam może w ten sposób przydzielić, rozdzielić te obwody. Tylko że zrobił to po swojemu w jakiś taki dziwny sposób i trochę nam ten schemat zaburzył. Natomiast możemy tutaj również, załóżmy, chcemy ten obwód przepiąć na inną fazę, to mamy do wyboru. Jeszcze raz, zaznaczam urządzenie, które chcę przepiąć. Ono jest w tej chwili na fazie L1 i na N. Klikam na przycisk dystrybucja, zaznaczam to urządzenie, które chcę przepiąć i chcę przepiąć, załóżmy, na fazę trzecią. Przydziel, potwierdź i mamy nasze urządzenie F1 przepięte na zasilanie z fazy trzeciej. Także w taki sposób możemy też poszczególne elementy przełączać. Proszę Państwa, dla każdego urządzenia, jeżeli wejdziemy w zakładkę właściwości, w zasadzie na odpływ, mamy możliwość ustawiania też prądów roboczych rzeczywistych, które płyną. Dlatego, że program nam przyjmuje do obliczeń wartość 0,8 prądu znamionowego zabezpieczenia zgodnie z normą 61439, według której program jest skonstruowany i której wymogi są tutaj wykorzystywane. Także nie możemy w sposób ciągły obciążać żadnego urządzenia, które jest w rozdzielnicy, więcej niż prądem 80% prądu znamionowego. Ale najczęściej takie obwody są, pobierają prąd ciągły zdecydowanie mniejszy i możemy tutaj taki prąd wpisać. W
tym miejscu, na przykład 1 amper, lub możemy też podać dla takiego obwodu moc wyjściową, niech to będzie jakieś, powiedzmy, oświetlenie 150 watów. I jeszcze współczynnik równomierności, niech świeci to oświetlenie przez 1/3 doby, czyli mamy, powiedzmy, współczynnik równomierności 0,33. I do obliczeń zostanie przyjęty taki prąd. Więc tutaj we właściwościach każdy taki obwód wyjściowy możemy sobie parametryzować. Proszę Państwa, jeżeli zdarzyło nam się, że zasilanie jest nie takie, jak byśmy chcieli, albo przypomniało nam się, że coś trzeba zmienić, to trzeba zaznaczyć zasilanie, żeby było przerywane, i wchodzimy w modyfikację wejścia, czyli wracamy jakby do naszych ustawień początkowych, to od czego żeśmy zaczynali, prawda? I mamy tutaj, znowu przechodzimy przez dwa okienka wtedy, jaki wybór zasilania, i załóżmy, możemy sobie tutaj zmienić na 50 amperów, prawda? I mamy zmodyfikowane nasze zasilanie. Także w taki sposób możemy modyfikować wejścia. Co jeszcze możemy tutaj robić? Załóżmy, że kolejna ikonka, ona jest na razie na szaro, to jest przesłana. Co z tym możemy zrobić? Możemy stworzyć, powiedzmy, coś takiego. Mamy odejścia, proszę tutaj zobaczyć, wszystko na listwie X1, listwa zaciskowa X1. Wszystkie zaciski są na tej listwie. Ale, powiedzmy, obwody gniazd chcemy dać na inną listwę zaciskową, żeby się inaczej nazywała. Więc klikamy na tą właśnie naszą strzałkę tutaj i gdzie przenieść ten symbol? No, na nowy blok zacisków, i on nie będzie już X, ale będzie G od gniazd, prawda? Możemy sobie nazwać dowolnie. A z kolei obwody oświetleniowe chcemy przenieść na nowy blok zacisków, na O. I mamy przeniesione i ponumerowane. Teraz przechodzimy na kolejne. Tu mamy jeden zacisk przesłano na O1, bo tutaj mamy obwód oświetleniowy. Tu mamy obwód gniazd, czyli prześlemy go na listwę G1. Tu mogą być, załóżmy, przesłane na O, a te zostawimy na listwie X1. I teraz możemy przejść do kolejnej ikonki, czyli do obliczania bloku zacisków. Jak naciśniemy tą ikonę, to pokazują nam się trzy listwy zaciskowe, które mamy w rozdzielnicy R1. G1, O1, X1. Z wykrzyknikami, bo nic nie jest tutaj przyporządkowane. I po kolei powinniśmy te listwy przyporządkować, zaciski powinniśmy przyporządkować do obwodów. Klikamy na razie na ustawienia. Tutaj możemy sobie wybrać, jakie zaciski chcemy w danym projekcie dla danej nawet listwy zaciskowej wykorzystać. Czy piętrowe, czy proste, śrubowe lub bezśrubowe, czyli sprężynowe, i do jakich przekrojów, jakie chcemy zastosować zaciski. Jeżeli byśmy chcieli, powiedzmy, podnieść, że do 4 mm
do przewodu o przekroju 4 mm chcemy zastosować zacisk 6, to możemy sobie tutaj zmienić i możemy również to zapisać jako ustawienia domyślne. Kliknąć OK. Teraz drugi przycisk to jest obliczanie przydziału i przyporządkowanie połączeń kablowych, przewodowych. Tutaj nie daliśmy przewodów, więc program nie jest w stanie nam przyporządkować tych przewodów. Tutaj mamy już przewody i proszę zobaczyć, obliczamy najpierw zaciski i przyporządkuj połączenia kablowe. I mamy tutaj już opisane, jakie żyły mamy do jakich zacisków. I proszę zobaczyć, wszystkie wykrzykniki zmieniły nam się na haczyki, mamy odhaczone, przelicz wszystko i OK, mamy przeliczone wszystkie zaciski. Kolejna ikona to numerowanie. Jeżeli byśmy sprawdzili w tej chwili, to proszę zobaczyć zaciski na listwie zaciskowej O1. W tym miejscu zaczynają nam się od 10, prawda? A jest to jakby pierwszy obwód na listwie zaciskowej O1. Więc żeby uporządkować nasze urządzenia, możemy sobie wejść w funkcję numerowanie. I tutaj mamy możliwość, co chcemy ponumerować. Możemy sobie poodhaczać różne rzeczy i załóżmy, chcemy tylko zaciski ponumerować, ale dodatkowo możemy tylko ponumerować zaciski na którejś listwie, prawda? Według mnie dobrze jest, powiedzmy, uporządkować sobie w całym numerację na całym schemacie. Co jeszcze istotne, często może nam się zdarzyć, że dodajemy urządzenia, później je kasujemy, dodajemy inne i te numery kolejne, przepraszam, będą zaburzone. Więc ta funkcja numerowanie służy nam właśnie do zachowania porządku w całym schemacie. Jak klikniemy numer, to proszę zobaczyć, od lewej do prawej jest przyporządkowane wszystko po kolei. Na tym mamy zacisk ekwipotencjalny do ogranicznika przepięć. Dalej mamy gniazda i pierwsze obwody gniazdowe od jednego i tak dalej. Wszystko nam się pokazuje tutaj. Co istotne, pokażę na tym obwodzie takim, bym powiedział, demonstracyjnym, bo jeszcze wszystkich nie poznaliśmy ikonek. Gdy zaznaczymy dany odpływ, to aktywuje nam się ikona połączenie. I możemy zrobić połączenie bezpośrednie, nie ma zacisków, prawda? Są strzałki, że podłączamy się bezpośrednio. To, co było przed chwilą, czyli na zaciskach, mamy podłączenie, ale w rozdzielnicach małych często jest tak, że jest listwa zaciskowa, na przykład PE i chcemy zaciski fazowe i N-owy neutralny dać na zaciskach szeregowych, natomiast do tej listwy uziemiającej, do kostki uziemiającej jakiejś damy bezpośrednio podłączenie przewodu ochronnego. Możemy również tak zrobić, tak jest w naszych voltach, że możemy wykorzystać na przykład zacisk tylko do podłączenia, zaciski szeregowe do podłączenia fazy, natomiast na kostkach, które są zaciskowe, które są w komplecie z rozdzielnicą, podłączyć tor N-owy i zacisk i przewody ochronne do tych właśnie kostek, które tam są. Także tutaj przy tej ikonce mamy właśnie takie możliwości. Co byśmy tutaj jeszcze zrobili? Mamy taką możliwość jak ikonka odejścia.
akurat przyznam się od razu, że będzie poprawione tłumaczenie. Co ono nam robi? Stwórz odejście na zaciskach i proszę zobaczyć, z tego samego zabezpieczenia możemy odejść dodatkowym obwodem. To się często zdarza, może to być na przykład inny obwód oświetleniowy, ale podłączony z tego samego zacisku może to być obwód oświetleniowy, na przykład drugi w tym samym pomieszczeniu, prawda? Możemy również dodać tutaj odejście pod oświetlenie awaryjne. No mniej stosowane na pewno w obwodach mieszkaniowych, domowych, ale możemy taki też stworzyć obwód dla obwodów bezpieczeństwa. I jeżeli wejdziemy we właściwości, to mamy tutaj możliwość określenia lokalizacji i jeżeli wejdziemy w rodzaj przewodu, to będzie to już przewód pięciożyłowy, prawda? Bo mamy dwie żyły robocze L i N, żyłę ochronną oraz dwie żyły na prąd stały do sterowania lub do zasilania obwodów oświetlenia awaryjnego. Także takie możliwości mamy pod tą ikoną. I tutaj w zasadzie można powiedzieć, te ikony główne wykorzystaliśmy wszystkie prawie. Jeszcze tutaj jest jedna ikona. Już coś pokazuje. Mamy tutaj aparat, rozłącznik bezpiecznikowy serii L75M, 63-amperowy, ale dalej mamy, wiadomo, obwody o mniejszym prądzie znamionowym i jeżeli chcemy zmienić wartość tej wkładki, która tutaj jest, to wchodzimy w zakładkę atrybut, klikamy, zmienia nam się już wskaźnik, jakby z taką jedną stroną papierową. Klikamy i wybieramy, załóżmy, wkładkę bezpiecznikową 25-amperową i klikamy OK. Przepraszam. Także w taki sposób jeszcze możemy tutaj wykorzystać tą ikonkę atrybut. Proszę Państwa, w tej chwili, jeżeli byśmy popatrzyli na strukturę projektu, to mamy arkusze obciążenia, ale zostały nam tam jeszcze elementy do sterowania. Więc z kolei skorzystamy z ikony, która tutaj jest. Dodaj arkusz sterowania. Możemy sobie taki arkusz dodać i przechodzimy na ten arkusz sterowania, a tutaj nie ma nic. Nie mamy nic, jest pusta kartka. I co teraz powinniśmy na tym zrobić? No wchodzimy w zakładkę sterowanie i będziemy zgłębiać znaczenie kolejnych ikon. Najpierw narysujemy sobie przewód, żeby cokolwiek można było zasilić. I powiedzmy na wysokości tej strzałki zaczynamy rysować. Ale rysuje nam się 5 linii, a my nie chcemy. Pojawia nam się takie okienko, prawda? My chcemy tutaj, mamy zasilanie jednofazowe, więc bez przewodu uziemiającego, bez fazy L2, i L3 i L2 i rysujemy sobie dwa przewody. Mamy je narysowane i przechodzimy do kolejnych ikon, które tutaj mamy.
Dodaj odniesienie. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili nie wiemy, co te przewody w ogóle tutaj zasilają. No są dwie kreski w zasadzie narysowane w tej chwili, a nie są to żadne przewody, nie wiemy, do czego się mamy odnieść. Więc dodajmy odniesienie. Ponieważ na arkuszu 5 zrobiliśmy z jednego zabezpieczenia odejście na obwody sterowania, to mamy do czego to przyporządkować. I skoro jest, to przyporządkowujemy do tego i pokazują nam się takie właśnie dwa odniesienia. I dodajemy sobie tą kreskę, przesuwamy w dół i już nam się staje torem N-owym w kolorze niebieskim. Teraz dodatkowa funkcja, bo mamy to odniesienie, możemy je też, edytuj odniesienie i możemy je nazwać. Będzie tylko skrót. OK. I mamy tutaj, że to jest sterowanie, prawda? Kolejna ikona, która nie zawsze nam się podświetla, to jest prowadzenie kabli. I do czego ona służy? Możemy sobie ją kliknąć, zaznaczyć przewody i dodajemy prowadzenie kabli, czyli możemy poprowadzić przewody dalej. My chcemy przejść na nowy arkusz roboczy, arkusz sterowania. I co nam to dało? Proszę zobaczyć. Tu mamy zasilanie z naszego arkusza trzeciego z D7. A tu przeszliśmy na arkusz siódmy do A1. Teraz przechodzę na arkusz siódmy i tu mamy podłączenie z arkusza szóstego z kwadratu A11. W ten sposób zrobiliśmy szybki układ sterowania na dwóch arkuszach, wykorzystując ikonę prowadzenie kabli. Co tutaj jeszcze mamy do zrobienia? Możemy sobie narysować jakieś przewody. I możemy dodać do nich odniesienie. Dodaj odniesienie, nowy. Niech to będzie, powiedzmy, że gdzieś sobie chcemy nasze pomieszczenie albo nasze miejsce do majsterkowania, do naszych hobby. I proszę zobaczyć, mamy strzałkę, która nam się pokazuje w ten sposób. No jak dodamy tak, jak to podpowiada program, no to wyjdzie nieładnie. Jak ją obrócić? Najprościej prawym przyciskiem myszy. Klikam raz, drugi, trzeci i dołączam. Jak mam dołączoną, to kolejny, też niech będzie to hobby. OK, już wiemy, że trzy razy trzeba kliknąć. I mamy dołączone nasze zaciski. Proszę Państwa, może nam się też zdarzyć taka sytuacja, że będziemy potrzebować w naszej instalacji wykorzystać jakieś, no, nazwijmy, niech to będzie zabezpieczenie, bo może najprościej będzie
na zabezpieczeniu. Jakieś małe zabezpieczenie dajemy do czegoś, prawda? Ono jest wprawdzie na obwodzie sterowania, a dlaczego je umieszczam tutaj? Podłączę je do tego miejsca i gdzieś tam, powiedzmy, jeszcze odchodzę. Proszę Państwa, ale się okazuje, że to zabezpieczenie, czy to urządzenie może, bo to może niekoniecznie zabezpieczenie, to urządzenie nie jest wcale w naszej rozdzielnicy, którą rysujemy, tylko ono musi być w rozdzielnicy innej, bo tam jest jego miejsce, tam z jakichś względów jest potrzebne. Więc klikamy na ikonę lokalizacja i zaznaczamy to urządzenie. I ono będzie umieszczone w naszej rozdzielnicy R2. I mamy opisane, że jest to urządzenie na naszym schemacie rozdzielnicy, powiedzmy, głównej, ale tak naprawdę ono będzie umieszczone w rozdzielnicy R2. Także do tego możemy zrobić. Teraz proszę zobaczyć, zostały nam tutaj wyłącznik zmierzchowy. Ja sobie go tutaj dodam. I dodam też czujnik zmierzchowy. Rysujemy przewody, podłączamy ten czujnik zmierzchowy. Dlaczego poświęcam na to czas? Bo w praktyce może się zdarzyć coś takiego, że czujnik nie jest podłączony bezpośrednio pod dany aparat. To mogą być różne czujniki, prawda? To ja pokazuję akurat na zmierzchówce, ale to mogą być różne elementy. I co tutaj możemy zrobić? A możemy tutaj dodać zaciski. Jak je dodać w tym miejscu? Wchodzimy w zakładkę symbole. Ja ją sobie przypnę, żeby nam się nie chowała. I mamy tutaj gałąź zaciski. Bierzemy zacisk przelotowy, szeregowy i umieszczamy na naszym i teraz pojawił nam się zacisk 39 i 40 na listwie O1, czyli na listwie oświetleniowej. Jeżeli chcemy na tej listwie to zostawić, to zostawiamy. Jeżeli byśmy chcieli przenieść te zaciski, to korzystamy z naszej strzałki przesłano i wybieramy, załóżmy, listwę X1. I mamy w ten sposób zabudowane zaciski. Także w taki sposób możemy dodawać zaciski do obwodów sterowania. I jeszcze jest tutaj taka funkcja wstaw symbol makro. Jeżeli mamy bazę tych symboli, to możemy sobie zrobić. Ja akurat tutaj mam coś takiego zrobionego, ale w zakładce narzędzia możemy stworzyć symbol makro. I tutaj sobie tylko zapiszemy. OK. Teraz staw symbol makro. Nasz zmierzchowy. Otwórz. Jeżeli chcemy więcej, bo mamy więcej takich podobnych obwodów, to wstawiamy, rysujemy przewody zasilające
i mamy nasze bloki zrobione dużo szybciej, dużo łatwiej poprzez wstawianie symboli makro. Także myślę, że kolejna zakładka została omówiona. Stwórz symbol makro i wstaw symbol makro mamy już omówione. Numerowanie mamy omówione, bo było to, to jest to ta sama funkcja, tylko pod inną zakładką. Koordynacja, proszę Państwa, jest zrobiona pod rynek francuski i nie wszystkie funkcje są w 100% skoordynowane z naszym rynkiem, więc tutaj na tą chwilę bym to po prostu zostawił. Zmiana na manualny schemat wielobiegunowy. Zaraz do tego wrócę. Tutaj znowu mamy jakieś tam, powiedzmy, przełączanie między arkuszami, prawda? Jak sobie chcemy zmieniać. Panoramiczne, co nam to daje? Daje nam to przesuwanie lewym klawiszem myszy całego obwodu. Powiększenia mamy tutaj możliwość, ale dużo lepiej działa, powiedzmy, kółko na myszy i w ten sposób możemy sobie zmieniać wielkość naszego schematu. Widok. Co tutaj mamy ciekawego? To takie ustawienia, bym powiedział, bardziej pomocnicze. Pomocnicze pozycjonowanie. Co nam to daje? Zaraz to na schemacie sterowania mamy taką dużą siatkę. Co 30 mm taka siatka się po prostu pojawiła. Pokaż siatkę, możemy mieć czysty arkusz lub siatkę. Przyciągaj do siatki jest dosyć istotne i skok siatki. Ten skok siatki możemy sobie zmieniać. Kiedy ten skok siatki jest ważny? Przy rysowaniu. Jeżeli rysujemy jakieś swoje elementy, swoje rysunki, to proszę pamiętać, że przewody, jak możemy rysować, to rysujemy najczęściej w odstępach 5 mm, możemy gęściej co 2,5 mm. I powinniśmy się takim rastrem siatki posługiwać w momencie, gdy będziemy robić punkty przyłączeniowe, żeby to po prostu było łatwo. Przyciąganie do obiektów, jeżeli wyłączymy, to będzie nam trudno rysować przewody, bo nie będziemy wiedzieć, kiedy jakby najechaliśmy na linię. Przerysuj. Rzadko się zdarza, żeby nam gdzieś jakieś linie zanikały i wtedy możemy coś ewentualnie przerysować. Ja z tej funkcji praktycznie nie musiałem nigdy korzystać, żeby rysunek był jakiś niewyraźny. Co tu jeszcze mamy? No mamy taką funkcję, powiedzmy, wyświetlanie atrybutów. Podświetliłem sobie teraz nasz wyłącznik. Proszę zobaczyć, on ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć atrybutów tutaj po lewej stronie, które go jakby charakteryzują, plus cztery do określenia zacisków przyłączeniowych. Po kliknięciu wyświetlania atrybutów pokazuje nam się to okno. No i teraz widać po prostu, że mamy tego dużo. Na przykład nie chcemy, żeby nam się pokazywało to i charakterystyka wkładki. Jeżeli sobie zmienimy, to proszę zobaczyć, został nam tylko numer aparatu, typ i wartość prądu, wartość wkładki, którą mamy. Także w tym miejscu możemy sobie również te atrybuty zmieniać. Jeżeli nie chcemy w ogóle zacisków przyłączeniowych, to możemy sobie je tutaj odhaczyć. I mamy coś takiego. Także tyle w menu widok.
Wchodzimy w rysowanie i tutaj, co jest istotne, przy schemacie automatycznym nie mamy jakichś tam wielkich wymagań, ale możemy sobie na przykład zaznaczyć te wszystkie obwody. Narysowaliśmy prostokąt, ale ten prostokąt nam się nie podoba, bo on się trochę tak kojarzy jakby z przewodami. Zaznaczamy go i we właściwościach możemy sobie go zmodyfikować. Styl linii możemy sobie dać inny, bo już będziemy na pierwszy rzut oka widzieć, że jest coś innego i możemy sobie dać jakiś kolor inny. Także możemy w taki sposób dać. Możemy sobie dodać tekst opisowy. Otwiera nam się okno i wpisujemy, załóżmy, sterowanie. Klikamy OK. I tu mamy możliwość wybrania wielkości czcionki. Mamy podgląd. Kolor. OK. I powiedzmy, stawimy go sobie tutaj. Jest też wstaw obraz, stwórz blok i wstaw blok DWG. Jeżeli mamy bloki swoje zdefiniowane, to możemy po prostu coś wstawić i załóżmy taką ikonkę tutaj dać. Jeżeli chcemy stworzyć swój blok DWG, zaznaczamy obszar i wstawiamy taki blok DWG, jaki byśmy chcieli. Możemy też definiować atrybuty. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy, chcemy to opisywać jako, nie wiem, XX. Y, wiadomość, taki atrybut test i wstawiamy go. Do opisu czegoś, do jakichś powtarzalnych rzeczy. Jeżeli później klikniemy na ten atrybut, to łatwiej nam jest go zmienić, no, więc takie punkty, jeżeli byśmy mieli na stałe te atrybuty wstawione w nasz blok, to możemy je później łatwiej edytować. Nie musimy za każdym razem tworzyć, tylko zmieniać nazwę lub oznaczenie. Niech to będzie ster 1, ster 2, ster 3 i tak dalej, tak dalej. Takie bloki, jeżeli byśmy sobie potworzyli. Także tutaj ta definicja atrybutów w taki sposób może być wykorzystana. Przechodzimy do ostatniej zakładki ustawienia i co tutaj możemy zrobić. Możemy sobie edytować przewody różne, możemy sobie kolorować magistrale, jakie chcemy, czy KNX po prostu taka, możemy zmieniać grubość linii, możemy też styl linii zmieniać. Także zaraz jeszcze pokażę, jak rysowanie magistrali wygląda. Okablowanie mamy tutaj przypisane do prądu znamionowego danego zabezpieczenia, jaki przewód z automatu program dodaje. Jeżeli byśmy chcieli, powiedzmy, nie wiem, do 16 kwadrat dać półtorówkę, to możemy sobie tutaj to zmienić. Zaciski, to okno już omawialiśmy, prawda? Jaki typ zacisku, z zaciskiem PE, z zaciskiem N i pokaż odniesienia do zacisków. To wskazuje nam typ zacisku, jaki
jest na rysunku. Widoki, wskaźnik, jaki chcemy, żeby był, przyciąganie do siatki, możemy też tutaj zmienić te odstępy. Tu możemy już wpisać zupełnie z ręki, siatka nie musi być, powiedzmy, kwadratowa, może być prostokątna nawet. Przyciąganie do obiektów, to uważam, że jest akurat bardzo wygodne i ułatwia pracę. Tytuł bloku, to możemy zmienić też tutaj dla danego projektu. Jeżeli chcemy zmienić ten opis, to zmienimy w tych ustawieniach. No i dokumenty, to co wcześniej żeśmy już wybierali, także to możemy jak najbardziej tutaj w tych ustawieniach zmienić. Proszę Państwa, mówiłem, że mamy w narzędziach możliwość zmiany na manualny schemat wielobiegunowy. W tej chwili rysowaliśmy wszystko w automacie, rysowało się szybko, natomiast gdybyśmy teraz zmienili, to już nie przejdziemy na schemat automatyczny, on nam po prostu zniknie, koniec, my sami go po prostu zlikwidujemy. Więc wychodzimy z tego, tu musimy przyporządkować. I proszę zobaczyć, w oknie głównym, gdy podświetlamy nasz projekt, mamy tutaj ikonę zmień wersję. Jeżeli zmienimy tą wersję na B, to mamy taką możliwość, że wersja A nam zawsze zostanie jako automatyczna, a w B możemy sobie przejść na wersję schematu manualnego. Tu jeszcze, jak jesteśmy w tym miejscu, dwie ikonki. Projekt, który wysyłamy. Wyślij przez e-mail i wyślij e-mailem z ograniczonym dostępem. Czym one się różnią? Tym, że jeżeli wyślemy normalny projekt, to cały projekt jest widoczny dla osoby, do której żeśmy wysłali. Natomiast jeżeli wyślemy e-mail z ograniczonym dostępem, nie będzie widoczna, nie będzie widoczny moduł kalkulacji wyceny. Więc może ktoś oglądać rozdzielnicę, może ktoś oglądać schemat, ale nie będzie widział, jakie są ceny i warunki handlowe dla danego projektu. Także to jest dosyć istotne, taka zmiana, jeżeli nie chcemy komuś pokazywać, ile ten projekt w rzeczywistości by kosztował, to możemy jak najbardziej z takim ograniczonym dostępem mu wysłać ten projekt. Otwieramy naszą wersję B. Wchodzimy w nasz schemat automatyczny, narzędzia, zmiana na schemat wielobiegunowy. I teraz możemy sobie zrobić różne rzeczy. Możemy na przykład zlikwidować to kolano, które niektórym bardzo przeszkadza. Rysujemy przewody. Mamy tutaj zabezpieczenie przed, czy wskaźnik, nie zabezpieczenie, przepraszam, tylko wskaźnik napięcia. To usuwamy. I mamy taki układ na szybko zrobiony, kolano nasze zlikwidowane. Mamy szybki układ. Możemy tutaj też rysuj przewód. Też podłączenie do zacisków PE. Także w taki sposób możemy to robić. W schemacie manualnym mamy też jeszcze coś takiego, jak możemy sobie tutaj wstawić listwę
czterobiegunową jako taki blok rozdzielczy. W schemacie automatycznym tego nie wstawimy. Możemy taką listwę, taki blok rozdzielczy wstawić dopiero w module obudowa. Także dalej można powiedzieć, że funkcje są te same. Nie ma tutaj jakby dodatkowych. Jeszcze funkcja przelicz obwody. On nam wykonuje jakby takie sprawdzenie obwodów, ponieważ rysowanie ręczne ma to do siebie, że jakiegoś połączenia mogliśmy nie zrobić, mogliśmy przeoczyć, mogliśmy nie dociągnąć linii, załóżmy, to funkcja przelicz obwody sprawdza nam poprawność połączeń elektrycznych. I tak by się to odbywało. W zakładce widok mamy dokładnie to samo, co żeśmy mieli, w rysowaniu to samo, co mieliśmy i w ustawieniach również. Także, proszę Państwa, tak by wyglądał przewodnik po tych wszystkich znaczkach, czyli ikonach umieszczonych na wstążkach, w różnych zakładkach, schemat, narzędzia w schemacie manualnym i w schemacie automatycznym. Teraz ja popatrzę, co mam na czacie, jakie informacje od Państwa. Czy w projekcie możemy przejść ze schematu jednokreskowego na schemat wielokreskowy i odwrotnie? Nie, nie ma takiej możliwości. Niestety jest, jak już wybierzemy rodzaj schematu, to tak możemy robić i to o to też postaramy się to zmienić w wersji 6 programu, ale nie jestem w stanie tego obiecać, żeby był też manualny jednokreskowy. Czy katalog można przenieść na drugi ekran, o ile go posiadamy? Nie wiem. Zobaczymy. Można. Odpowiada można. Mam na drugim ekranie, więc nie ma problemu. Dlaczego część aparatów jest zaznaczona na niebiesko, a lampka na żółto? Ma to jakieś znaczenie? Moment. U mnie jest na czarno. Nie wiem, gdzie. Czy jakiś inny? Nie, wszystko mam na czarno, chyba że w materiale może. Nie. Jeżeli ktoś mi może powiedzieć, to jest pytanie trzecie. Dlaczego część aparatów jest zaznaczona na niebiesko, a lampka na żółto? Nie wiem, nie. Już. Aha, teraz. No i teraz mamy. W tej wersji tego nie uzyskam, bo to dotyczyło tabelki. Dobra, czyli zamykamy ten schemat. I teraz chcę wrócić do wersji poprzedniej, do tej automatycznej, czyli otwórz zgodnie z poprzednią wersją. Z wersją A otwieram nasz projekt, wchodzę w schemat i na tabelce.
Ma to związek chyba z koordynacją. Tak. Tak. Teraz możemy sobie, wszystkie mamy prawidłowe. Czy można numerować urządzenia i listwy zaciskowe od zera? Niektórzy inwestorzy wymagają, aby rozłącznik izolacyjny miał symbol Q0, S0 i tak dalej. I już sprawdzamy. Nie. Ale zgłosimy to, bo wydaje się, że to jest taka no, funkcja, która jest przyjęta na naszym rynku, prawda? Nie chcę tutaj dyskutować, czy to jest dobrze, czy nie. Moje zdanie od jedynki jest numeracja jakby według porządku matematycznego, ale na widzi mi się, nie ma czasami rady, zwłaszcza jak to jest inspektor nadzoru, także spróbujemy tą funkcję przywrócić, znaczy uruchomić, żeby była numeracja od zera. Nie jest to błąd, przynajmniej żeby ta opcja była możliwa do zrealizowania, czyli nie, żeby domyślnie było S1, bo mówię, tak jest przyjęte jakby normalnie, natomiast żeby można było z ręki wpisać tą funkcję dla aparatu głównego jako 0, tą liczbę jako 0. Co oznaczają czerwone strzałki zlokalizowane na marginesach schematu sterowania? Już wchodzimy w schemat sterowania. A to pewnie też te strzałki, chyba o to chodzi. Są to strzałki pomocnicze, gdzie przechodzą jakby, gdzie domyślnie są zaznaczone poziomy prowadzenia przewodów. Dla ułatwienia. Nie mają one jakiegoś znaczenia, powiedzmy, na rysunku, ale gdybyśmy chcieli ten cały, żeby zachować jakby ciągłość rysunku przy wydruku, to te strzałki nam pokazują, że powiedzmy faza L1 idzie, jest na wszystkich schematach na tej samej wysokości, a tutaj mamy przewód uziemiający. I wtedy, jeżeli byśmy posklejali załóżmy schematy, to nie będziemy mieli takiego przesunięcia o schodek. Także jest to funkcja tylko ułatwiająca nam prowadzenie przewodów. W automacie jest to jakby samo się rysuje, natomiast na schemacie sterowania jest to ta funkcja pomocnicza. Czy HagerCAD działa na iOSie? Nie działa na Windowsie. Jak schemat przerzucić do AutoCADa? Super, bardzo dobre pytanie i już pokazuję struktura projektu. To są też kolejne elementy. Dodać stronę tytułową arkusza. Możemy tutaj sobie dodać. I tak ona wygląda, prawda? Możemy dodać pusty arkusz, jeżeli byśmy chcieli coś tam wkleić, coś dodać nieważne. I możemy tutaj dodać arkusz sterowania. A jeżeli chcemy wszystko wyeksportować, to eksportujemy do DWG i cały eksport nam poszedł w DWG. Także możemy tak robić poprzez tą ikonkę tutaj eksport. Czy można stworzyć własną magistralę? Własną może nie do końca, ale już pokazuję, bo obiecałem i umknęło mi. Dodam jakieś urządzenie KNX-owe.
jakiś moduł wyjściowy, po prostu cokolwiek wezmę, żeby można było tylko pokazać magistralę. I proszę, tutaj mamy magistralę. Może ja jeszcze to skopiuję. Jest też taka funkcja Ctrl C i teraz no, wklej. OK. Dobrze. Sorry. Już pokazuję. Dwie możliwości rysowania magistrali. Mamy możliwość rysowania magistrali, powiedzmy, jestem na schemacie, na arkuszu, o, tutaj jest arkusz sterowania. Już pokazuję tą magistralę, proszę Państwa. Tu mamy zasilanie oczywiście, natomiast magistrala. Mogę rysować magistralę jednoprzewodowo, dwuprzewodowo, przepraszam. I jeżeli tutaj chcemy dodawać jakieś zaciski dla magistrali, to ten sposób jest lepszy, ale żeby na schemacie, powiedzmy, gdzie zależy nam na jakby takiej czytelności, to proszę zobaczyć. Stawiam między te dwa punkty, między minus i plus. I mam narysowaną magistralę. Jeżeli sobie tą magistralę chcę w jakiś sposób modyfikować, nie tu, przepraszam, tu ustawienia i tu mamy magistrala KNX. Jeżeli chcemy sobie zmienić kolor żółty, to mamy kolor żółty tej magistrali. Możemy też zmienić grubość tych linii. I myślę, że na tej zasadzie można sobie jakby z tych ustawień, z tych przewodów, które tutaj mamy, coś dopasować. Nie da się stworzyć typowej takiej magistrali własnej, typu moja magistrala. Mamy różne rodzaje przewodów, możemy sobie je różnie tutaj definiować, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby dodać własną magistralę. Czy można zapisać projekt w DWG? Zapisać nie, ale można wyeksportować tak, jak pokazałem przed chwilą i wtedy ten projekt sobie już żyje w formacie AutoCAD. Czy można używać urządzenia firm obcych, na przykład sterownik PLC Siemensa, a daj obwody wykonawcze tego sterownika? Można. Proszę Państwa, na jednym z webinarów w zeszłym roku pokazywałem, jak dodaje się produkty własne i tam można, też odsyłam do tego webinaru, dodawanie produktów użytkownika. Trzeba po prostu takie urządzenie skonfigurować, narysować, sparametryzować i wtedy możemy dodawać jak najbardziej
urządzenia firm obcych. Nie wszystkie urządzenia mamy w swojej ofercie, więc można się w ten sposób jak najbardziej ratować. Jakie jest ograniczenie w liczbie arkuszy? Nie wiem, nie sprawdzałem. Kilkadziesiąt arkuszy można na pewno narysować. Czym większy projekt, tym niestety działa wolniej. No tak to w tej chwili wygląda. Nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie, na którym arkuszu się zatrzymamy. Czy jest dostępna instrukcja programu w postaci pliku PDF? Nie. Tutoriale, webinary albo kontakt ze mną. Tu proszę zobaczyć, jeszcze pokazuję. Znak zapytania, tutorial, przekierowanie na stronę. I tutaj mamy możliwość prześledzenia, tworzenia różnych elementów. Przygotowanie projektów mniej niż 10 minut, instalacja, konfiguracja połączenia, start projektu, schemat jednokreskowy, wielokreskowy, arkusz sterowania. Można sobie tutaj po tych tutorialach przechodzić, z nich korzystać, aby było to jak najwygodniejsze. W PDF-ie nie ma, ale będzie też taka pomoc w formie najczęściej zadawane pytania i tam będą też krótkie filmiki, jak coś działa. No z mojego doświadczenia jednak te filmy działają lepiej niż sam PDF. Ja wiem, że przyzwyczajenia są różne i można w różny sposób z tego korzystać, natomiast ponieważ często mam zadawane różnego rodzaju pytania, obecnie Państwo jesteście najbardziej zadowoleni z takiej formy, jeżeli wysyłam krótki filmik instruktażowy, jak coś zrobić. Można to otworzyć w każdej chwili, można sobie to otworzyć kilkakrotnie i zobaczyć po prostu krok po kroku, jak się takie połączenie realizuje, czy taką jakieś rozwiązanie. I to było ostatnie pytanie, które wpłynęło do mnie. Także ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Czas nieznacznie przekroczony, ale myślę, że ten materiał przyda się Państwu w codziennej pracy i przybliży też działanie samego programu. Zapraszam na webinar 24 maja, w którym będziemy omawiać rozdzielnice, jak się tam poruszać, co można dodać, jak skonfigurować, jak tworzyć pewne rozwiązania. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.